Witam serdecznie na ponownych jogicznych rozważaniach o systemie miłości. Musisz opanować nowy sposób myślenia, zanim opanujesz nowy sposób życia. I temu służy ta pozycja. Dlatego warto do niej sięgać. Czy ludzie zobaczyli już, jaki jest kaliber tej pozycji? Docenienie tego przesłania. Każdy zobaczy w tej książce to, na co jest gotowa jego świadomość. Zobaczcie, Japsahib, które wam czytam. Sikhowie tak głęboko docenili tą niezwykłą pieśń, to wyznanie miłości, źródłu, że traktują tą małą pozycję na równi z istotą świętą. Czyli na przykład, jeśli wam się taka broszurka z Japsahib gdzieś zabrudzi, wyleje kawa na to, to nie wyrzuca się tego na śmietnik, tylko kremuje się w ogniu jak żywą istotę, jak żywego nauczyciela, w sensie żywego w przekazie. Taki jest głęboki szacunek dla tego tekstu. 199 linijek i doskonale wiedzą, że to jest kierunkowskaz do powrotu do domu. I fajnie by było, gdyby już nasi rodacy i coraz więcej osób na świecie doceniło kaliber przekazu ojca Pio. Postaram się dzisiejszą audycję, może następne też robić w formie takich słów kluczy, czyli będę różne rozmyślania, czasami ze sobą niepowiązane przemyślenia wypowiadać, a nuż w kimś coś się odpali. Niedawno umieściłem na systemie miłości u Kasi znowu artykuł o Ramalindze, co kilka miesięcy coś tam o nim umieszczam. Tutaj Alicja Aszman przetłumaczyła go. I zauważcie, że ten jogin, jeden z 14 największych tamilskich joginów, którzy osiągnęli ciało świetliste, jeden z najwyższych joginów na planecie, kiedy zapytali go o przepis na to wszystko, co on robi, jakie ascetyczne powinny być wigibasy robione, mówi, nic z tych rzeczy. Tylko dwa punkty. Serdeczne współczucie dla wszystkich istot, bo Bóg jest obecny we wszystkich żywych istotach i wszystkie żywe istoty są w Bogu, a być boskim oznacza stać się wcieleniem dobroci i współczucia. To był pierwszy punkt, który on wymieniał, a drugi nieustanne myślenie o świetle i miłości. Ta miłość do światła budzi się tylko wtedy, gdy bezustannie myśli się o świetle i miłości. Tylko wtedy możesz poczuć i stopić się z miłością. Czyli był yes-manem. I tego typu istoty doskonale sobie zdają sprawę, że śmierć nie jest problemem. Problemem jest życie bez sensu i starali się wszystkich z tego bez sensu wyrywać. Ojciec Pio dokładnie robi to samo. Nie będziemy już rozmawiać o kuchni, o ćwiczeniach, asanach, oddychaniu. Od tego są specjalne inne zajęcia. Zajmiemy się teraz taką czystą duchowością. Bo z jajkami to tu wiecie, że jajka a la Facebook nie są zbyt zdrowe, czyli jeśli nastawicie jajko na twardo, na kuchence i pójdziecie oglądać Facebooka i za 40 minut sobie przypomnicie o tym, to wiecie, że jak obierzecie jajeczko, oddzielicie białko od żółtka, to nie będzie ono żółte, tylko z taką szaro-zieloną naleciałością, a to oznacza, że już jest dużo związków siarki, które obciążają wasz organizm. Dobrze, zacznijmy jakieś takie rozmyślania. Jako jogin bardzo często spotykałem się z problemami adeptów dotyczących całej tej teorii czakr. I wszyscy, którzy na moje zajęcia przychodzili i przychodzą, wiedzą, że jestem przeciwny tej teorii, jeśli chodzi o czakry. Buddyści mają zupełnie inną klasyfikację, inne kolory, inną liczbę, hinduiści inną, jogini z północy Indii inną, z południa jeszcze inną. I znalazłem taki bardzo fajny tekst naszego rodaka Popko. A dobrze jest, gdy ktoś mówi tym samym językiem co ty. Czakry to pułapka na naiwnych. Są tym samym co kościół dla szukających Boga.
oferują uzależnienie miast wolności. Czakry to umowny wzór nadany prostej istocie ludzkiej, który początkowo miał służyć kontroli wewnętrznych energii. Z czasem stały się symbolem udręki i zacofania, stały narzędziem, dzięki któremu siły ciemności i ludzie zaczęli podporządkowywać sobie naiwnych, szukających Boga i harmonii ludzi. Dziś są czymś w rodzaju kajdan, bez których zdjęcia podróż ku owemu światłu, ku duchowej wiedzy jest po prostu niemożliwa. Wszyscy wielcy mistrzowie kasowali je, by wyzwolić się od ograniczeń. Ezoteryka odwrotnie. W celu kontroli ludzi promuje niewolniczą energetykę. Czas najwyższy mówić o tym prawdę, czyli że masz jedną czakrę serca. Jeśli masz to wyregulowane, to wszystkie inne rzeczy są też wyregulowane. I ludzie biadolą właśnie ze wszystkimi książkami jogicznymi, a z tą czakrą mam coś nie tak, z tą. Czyli dali się wkręcić w coś, co powoduje, że nie czują się jednością. To energetyczne niewolnictwo. Dopóki się nie skasuje tych czakr, zawsze będzie się podlegać woli sił potężniejszych od siebie. I tu się z Popką całkowicie zgadzam. Zapomnieć o tej całej teorii z czakrami, ćwicz serce i byś miał święty spokój w głowie, luz na duszy i jasny kierunek. Albowiem nasze ludzkie ciało jest rzadkością, musimy więc dobrze je wykorzystać bez oglądania się na cokolwiek. Najszczytniejszym celem ludzkiego życia jest rozwój duchowy. Jeśli jednak nie stać nas na wielkie duchowe osiągnięcia, możemy przynajmniej poczynić choć małe postępy lub jeszcze lepiej pomóc się rozwinąć innym. A jeśli i to nas przerasta, powinniśmy się przynajmniej powstrzymać od unieszczęśliwiania innych. Nie mamy w tym życiu zbyt wiele czasu. Przypomina ono piknik w niedzielne popołudnie. Widok słońca, kwitnących wokół kwiatów i ożywiający zapach powietrza sprawia nam radość. Jeśli jednak zamiast cieszyć się tym wszystkim, przez cały czas jedynie kłócimy się, gdzie położyć koc, gdzie kto ma usiąść, komu dać kurzą nóżkę, a komu skrzydełko, to wielka szkoda. Wcześniej czy później nadciągną chmury, zapadnie zmrok i będzie po pikniku i okaże się, że zmarnowaliśmy całe popołudnie i na sporach i kłótni. Zastanówmy się nad tym, co tracimy. No, tak jak ojciec Pio mówił, jak niewiele istot uwalnia się, więc od nas zależy, czy to zmienimy. Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała. Natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga, od źródła. Wszyscy boją się, jak wyglądają niekorzystnie, są niefotogeniczni, nie wysławiają się elokwentnie, nie są zbyt wykształceni, ubranie może nie będzie zbyt modne. Jakieś takie pierdoły są, a to, co najistotniejsze, że są odłączeni od źródła, w ogóle nie funkcjonuje w ich bazie danych. Wszystko stoi postawione na głowie. Cały czas to odłączenie od miłości. A pamiętajmy, że miłość jest wynalazkiem Boga, nie człowieka. I te wszelkie definicje miłości na tej planecie tak są skazane na niedokładność. Następna myśl, która mi ostatnio wpadła ponownie w rękę, to myśl świętego Charbela, ulubionego świętego. Kierunek, który obierasz, jest ważniejszy niż prędkość, z jaką się poruszasz. Jaki jest pożytek z prędkości i przyspieszenia, kiedy kierunek jest błędny? Nie zaczynaj niczego na ziemi, jeśli nie będzie to miało końca w niebie. Nie wybieraj takiej drogi na ziemi, która nie doprowadzi cię do nieba. A ludzie różne rzeczy kombinują. Z reguły popadają w materializm. Długie szaty krępują ciało, a bogactwo duszę. Monstrualne majątki zawsze są komunikatem, że ktoś sobie nie poradził z posiadaniem. Jeśli potrafisz dostrzec ciemność, oznacza to, że zbliżasz się do światła. I teraz taki fajny tekst, które chciałbym zadedykować Ludwikowi. Temu Ludwikowi, który przyprowadził Wiesia na rozmowy do ojca Pio. Tęczowe ciało w Manikengo. W Kamie, w leżącej niedaleko klasztoru Dzongsar, wiosce zwanej Manikengo, wydarzył się w 1955 roku niezwykły wypadek. Po śmierci pewnego starego dziwaka, służącego, a zarazem snycerza, rzeźbiącego kamienie Mani, pojawiły się oznaki świadczące, że osiągnął on tęczowe światło oświecenia, co wprawiło wszystkich w zdumienie. Nikt nie wiedział, że staruszek wykonywał na najwyższym poziomie zaawansowaną praktykę Dzongpa Cienpo, stanowiącą ukoronowanie nauk buddyjskich.
Jogin ów najpierw był służącym u zamożnej rodziny, osiągnął średni wiek, rzucił tą posadę, by pobierać nauki w klasztorze Ninkampampy starej szkoły. Później zarabiał na nader skromne utrzymanie, wykuwając mantrę Om Mani Padme Hum w głazach, z których potem wznosił stos tworzący nieregularną stupę. I choć starzec przez cały dzień ciężko pracował, noce spędzał na kontemplacji, śpiąc ledwie 2-3 godziny na dobę. Wiódł proste życie, by nie rzec ubogie życie w gronie swej niewielkiej rodziny. Mimo to pomagał każdemu w potrzebie, a jego skromne domostwo stało otworem dla pielgrzymów i żebraków. Wykonując swe codzienne obowiązki, nie przerywał praktyki duchowej. Utrzymując ciągle uważność, łączył medytację z działaniem. Jego syn mnich często doradzał ojcu, by poświęcił więcej czasu formalnej praktyce, medytacji, jodze itd. Ten jednak nie zmienił swoich przyzwyczajeń. Wewnętrzna uważność jest najważniejsza, synu wyjaśniał. Spróbuj po prostu zachować klarowną świadomość naturalnego stanu umysłu. Nie ma żadnego innego Buddy. 3 lata przed śmiercią starzec zachorował, lecz choć rodzina zamartwiała się z tego powodu, on sam zdawał się być coraz bardziej szczęśliwy. Zamiast recytować tradycyjne teksty modlitewne, śpiewał stare pieśni pochwalne. Zauważcie, że 95% modlitw na planecie to jest, że prosimy o coś, o uzdrowienie, o pieniążki, o pracę. A ci, którzy już załapali, o co chodzi, już nie proszą, tylko po prostu wychwalają, wyznają miłość. A on stare pieśni pochwalne śpiewał. Co więcej, chor nie odprawiał żadnych rytuałów, nie recytował też mantr, sutr ani modlitw. Zdawał się całkowicie odrzucać wszelką formalną obrzędowość. Gdy syn ponownie nakłaniał go do praktyki, starzec odparł. Nie istnieje żaden zewnętrzny Budda zasługujący na to, by mu oddawać cześć. Naszą prawdziwą naturą jest wrodzona uważność, czysta świadomość. Ponieważ stan chorego coraz bardziej się pogarszał, wezwano lekarzy i lamów, a syn po raz kolejny próbował przekonać ojca, że doprawdy najwyższy czas, by przypomnieć sobie wszystkie otrzymane w życiu nauki darmy. Starzec uśmiechnął się tylko i powiedział: synu, ja już zapomniałem o religii. Tak czy inaczej nie ma czego pamiętać, wszystko jest iluzją, a jednak jestem szczęśliwy. Oto wszystko stało się doskonałe. Tuż przed odejściem ze świata człowiek ten wyraził jedną prośbę. Kiedy umrę, nie ruszajcie mego ciała przez tydzień. To wszystko, czego pragnę. Po śmierci ciało zawinięto w stare ubranie i złożono w niewielkim pokoju, a lamowie śpiewali i modlili się za zmarłego. Po jakimś czasie zauważono, że choć zmarły był za życia wysoki, teraz jego ciało zdawało się być znacznie mniejsze, a nad domem zauważono tęczę, tradycyjny znak przy osiągnięciu ciała tęczowego. Gdy 6 dni później rodzina zjeżdżała do pokoju, ku zdumieniu wszystkich okazało się, że ciało wciąż się kurczy. Na poranek 8 dnia zaplanowano kremację, jednak po podniesieniu całunu nie znaleziono nic oprócz paznokci i włosów. Zebrani osłupieli, niemożliwe by ktoś wykradł ciało, ponieważ pokój był stale zamknięty. Pamiętacie też z Ewangelii, jak niewiasty rozpaczały, kto ukradł ciało Jezusa. No, jednak nie znaleziono nic oprócz paznokci. Dobra. Kiedy syn starca poprosił o wyjaśnienie Dzongsara Kyentso Rinpoche, opata miejscowego klasztoru, ten powiedział, że takie rzeczy zdarzały się już wcześniej mistrzom Dzogchen. Cielesna powłoka świątobliwego starca przeobraziła się najwyraźniej w promienną jasność, przejrzyste światło Dharmakai, czyli oświecony umysł. Oto prawdziwe wyjaśnienie niezwykłego zdarzenia. Dzongsar Kyentse dodał, że nie ma w tym wypadku żadnych wątpliwości. Starzec w ciągu jednego życia osiągnął legendarne tęczowe ciało. Nie zmarnował swojego życia. Ciągnąc Krupa Rinpoche jeszcze jako nastolatek odwiedził tamto miejsce i słyszał niniejszą historię i widział pozostawione relikwie. Także i dziś, choć nie jesteśmy tego świadomi, żyją wśród nas oświeceni mistrzowie, doskonale łączący duchową głębię z codziennym życiem. Ich dokonania rzadko kiedy są komukolwiek znane. Książka turkusowa Grzywa Śnieżnego Lwa, strony 141-143. My często tak się zastanawiamy, dlaczego tak to wszystko idzie z tą wiedzą ojca Pio pod górkę, ale pamiętajmy, że w życiu nie istnieją rzeczy zbędne. Cokolwiek się wydarzyło, musiało się wydarzyć, a wszystko, co się wydarza, ma swoje ukryte przyczyny. Więc cierpliwości w dobrą stronę idziemy. Obserwujemy tą szaloną pandemię wokół nas i nie możemy się nadziwić, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że są wszyscy zaprogramowani. A oznacza to, że są doskonale zaprogramowani, skoro nie załapują tej wtopy, w którą są wkręcani. Więc my spokojnie przetrzymamy. A kiedy prawda wyjdzie na jaw, nie pytajcie mnie, skąd wiedziałem, zadajcie sobie pytanie, dlaczego
wy nie wiedzieliście. Tak możecie z tymi ludźmi rozmawiać. To może ich obudzi. Albowiem prawdziwy konflikt nie rozgrywa się między złem i dobrem, ale między świadomością i ignorancją. A ignorancja ludzi w dzisiejszych czasach jest niesamowita, ale naprawimy to. Następny tekst, który jest mi dosyć bliski, albowiem mój pierwszy mistrz Zen jest tutaj głównym bohaterem. Na amerykańskim lotnisku dziennikarz przeprowadził ankietę na temat, jak myślisz, co jest najgorsze na świecie. Ludzie odpowiadali różne rzeczy. Wojna, bieda, zdrada, choroba. W tym czasie w holu stanął mnich Zen Sansenim, mistrz koreańskiego buddyzmu Zen. Dziennikarz, widząc buddystę, zadał pytanie mnichowi. Na co mnich zadał zupełnie inne pytanie. Kim jesteś? No, ja John Smith. Nie, nie, to imię, ale kim jesteś? Jestem reporterem telewizyjnym firmy. Nie, nie, to zawód, ale kim jesteś? Jestem człowiekiem. Nie, to twój biologiczny gatunek, ale kim jesteś? Reporter w końcu zrozumiał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie mnicha i stanął z otwartymi ustami, nie wiedząc, co powiedzieć. Mnich zauważył to i odpowiedział. I to jest najgorsza rzecz na świecie. Nie wiedzieć, kim jesteś. A teraz taki fajny tekst. Mieliśmy w szkole różne zajęcia. Fizyka, chemia, biologia, a nie mieliśmy przedmiotu poznanie serca, prawda? Na świadectwie maturalnym też nie ma czegoś takiego. Przedmiot natura serca. A przydałoby się. A jest to przypomnienie z moich zajęć logii sprzed kilku lat. Piąta komora serca jako awaryjne wyjście z matrycy. Z konwencjonalnego medycznego punktu widzenia serce to nic innego jak pompa krwi. Pompuje wzbogaconą w tlen krew przez nasze ciało, aby zaopatrzyć wszystkie organy w niezbędny tlen. W rzeczywistości serce to znacznie więcej niż tylko pompa. Wiele lat temu lekarz dr Otoman Tsar Adusthanisz dokonał ważnego odkrycia za pomocą mikroskopijnej kamery. Znalazł najświętsze miejsce człowieka, piątą komorę serca. W jodze też coś takiego mamy i wiemy, że to refugium, to schronienie, to święte świętych. Zawiera w sobie 8 kropel płynu ojas. Jeśli tu nawet pół kropelki zniknie, to następuje zgon. Jogini też o tym miejscu wiedzą. Hanisz odkrył, że istnieją nie tylko 4, ale właściwie 5 komór serca, jak zawsze zakładano, które znajdują się bezpośrednio na tylnej ścianie naszego serca. Najbardziej tajemniczy punkt naszego ciała do dziś. Piąta komora jest bardzo mała, ma średnicę zaledwie 4 mm i jest otoczona węzłem zatokowym, który znajduje się w okolicy żyły głównej górnej przy ujściu do lewego przedsionka. Węzeł sinusowy jest generatorem zegara i odpowiada za przewodzenie wzbudzenia. W chirurgii na otwartym sercu jest on w dużej mierze pomijany, ponieważ pacjent umiera przy bezpośrednim dotknięciu. Czyli wtedy jest, operacja się udała, tylko pacjent zmarł. Czy w kręgach medycznych znamy prawdziwe tło tej kwestii, która do dziś pozostaje tajemnicza? W tej malejkiej komnacie Hanisz odkrył geometryczny kształt 12-ścianu, świętego kształtu geometrycznego składającego się z 12 regularnych pięciokątów przedstawiających ludzki andrygoniczny kształt. Nie ma znaczenia, czy jest to staruszek, czy dziecko, zawsze można zobaczyć tę samą ponadczasową postać dotykającą ścian 12-ścianu. Czy ten obraz jest planem boskiej matrycy, jak wiele stron wciąż na nowo przyjmuje? Jean Roulin w swojej książce 12-ścian i piąta komora serca pisze o oddanej linii do boskości we wszystkim. Wzmacnia nasze subtelne zdolności i prowadzi nas z powrotem do naszej duchowo-boskiej natury i może pomóc nam rozwinąć moc. Nawiasem mówiąc, 12-ścian jest najświętszą z platońskich ciał stałych, czyli z brył platońskich. I nigdy nie pozwolono mu być wspominanym w starożytnych szkołach misteryjnych, ponieważ ma niezwykłe moce, tam chodzi o tą Merkabę i tak dalej, które łączą nas z twórczą mocą, świętą piątą komorą i polem energii, siatką, która obejmuje całą Ziemię. W tym kontekście Hanisz mówił o boskim atomie, boskiej obecności, która mieszka w nas. Wszystkich o pierwotnym pięknie i doskonałości człowieka. Oznacza to, że dostęp do boskiej mocy twórczej znajdziemy tylko przez nasze serce i nigdzie indziej. Gorące miejsce głęboko w naszych sercach. Ale są naukowcy, którzy używają nieco innego słowa do opisania tej małej komory, mówiąc o gorącym miejscu. Może to wynikać z tego, że w tym miejscu jest naprawdę gorąco, ponieważ w tym obszarze mierzono temperatury do 100 stopni. Ale jak to jest możliwe, gdy zwykła temperatura ciała wynosi 37?
Pamiętajcie, ojciec Pio też miał wiele razy mierzoną temperaturę i pękały termometry. Czy odczuwamy ten upał tylko w określonych sytuacjach? Na przykład, kiedy dosłownie się do czegoś zapalamy, kiedy się zakochujemy lub kiedy zalewa nas czerwona twarz w krępującej sytuacji. A czy fakt, że ogromnie wysoka temperatura nie szkodzi nam i naszym ciałom, może być dowodem na to, że to miejsce może wcale nie mieć ziemskiego, ludzkiego pochodzenia? Można było niemal dojść do wniosku i podejrzewać, że wieczny płomień boskiej pasji płonie w tej komnacie, że jest to miejsce i centrum naszej miłości, której do dziś nie jesteśmy świadomi. Wy jesteście świątynią Boga, prawda? Nie potrzebujecie żadnego tabernakulum gdzieś tam na zewnątrz. To wszystko w was jest. Austriacki dziennikarz, ezoterek Rudolf Steiner również wiedział o tym tajemniczym miejscu i kiedyś o tym napisał. Rudolf Steiner to jest ten, który przewidział, że będzie właśnie szczepionka za 100 lat, która spowoduje, że ludzie będą się odwracać od źródła, że będą zaprogramowani. On to dokładnie 100 lat temu opisał. Zresztą ten tekst był na System Miłości u Kasi, przepraszam, wrzucany. Co napisał Rudolf Steiner? W naszych czasach zachodzą pewne zmiany w sercu, z których stopniowo rozwija się piąta komora. Dzięki tej piątej komnacie ludzkość otrzyma nowy organ, który pozwoli nam kontrolować siły życiowe inaczej niż w chwili obecnej. Nasza organizacja ego jest aktywna we krwi. W rzeczywistości wprawia krew w ruch i po tym ruchu serce zaczyna bić. Ale w tak zwanych podręcznikach zawsze znajdziesz fakty, które błędnie stwierdzają, że serce jest rodzajem pompy i że ta pompa serca rozprowadza krew po całym ciele. Ale w rzeczywistości to nasza organizacja ego przenosi całą krew przez ciało. Jeśli ktoś twierdzi, że serce napędza krew, to musi też twierdzić, że skoro ma na przykład turbinę, to ona wprawia wodę w ruch. Chociaż wszyscy wiedzą, że to woda robi to z turbiną. Steiner postrzegał funkcję serca jedynie jako wspomaganie złożonego procesu. Odniósł się do przepływu krwi w naczyniach, zanim serce rozwinęło się w zarodkach. Według Steinera przepływ krwi jest spiralą przepływu, chodzi o przepływ implozyjny. Napędzaną własnym impulsem biologicznym w tych rurkach, które później tworzą serce. Dlatego Rudolf Steiner od początku wiedział, że teoria pompy nie została po prostu przemyślana do końca i że była tak dziecinna jak prosta. Steiner zadawał sobie pytanie, w jaki sposób organ ważący zaledwie 300 gramów jest w stanie przepompować 8000 litrów krwi dziennie bez wiotczenia. Ale czym na świecie jest nasze serce? Czy to w rzeczywistości siedziba naszej prawdziwej świadomości, jak często twierdzi wiele stron? Czy uczymy się rozumieć matrycę poprzez piątą komorę? Czy umysł jest prawdopodobnie pokusą, której nadal tak naprawdę nie rozumiemy? Jeśli piąta komora jest w rzeczywistości stałym przepływem eterycznych sił przepływu, które łączą wyższe siły natury eterycznej i ludzkiej, to my, a raczej nasza dusza, nasza prawdziwa boska jaźń, będziemy otrzymać prawie stale wszystkie potrzebne informacje, które nie możemy powstrzymać, ponieważ nasz zewnętrzny kontrolowany umysł, diabeł, przeciwdziała temu, nie będąc w stanie temu zapobiec. Jeśli przyjmiemy, że diabeł jest tylko metaforą, to jest parafrazą lub personifikacją zła, to nieuchronnie musimy w tym miejscu zadać sobie pytanie, kto jest zły? Czy to ciemne, złośliwe istoty pozaziemskie, które od tysięcy, a może milionów lat wbijają w nasze umysły inteligentną, zaawansowaną technologię, manipulując nią w inteligentny i perfidny sposób? Czy piąta komora może być wyjściem z tego więzienia matrycowego? Pamiętacie film Piąty element, prawda? Miłość była tym piątym elementem potrzebnym do wyjścia z matrycy. Hanisz tak napisał o komorze. Piąta komora serca znajduje się w ciele za mostkiem i jednocześnie tworzy oko pola torusa wokół naszego serca. Oznacza to, że wszyscy mamy w sobie potężne pole energetyczne, które jest również zdolne do rozpuszczania myśli. Szczególnie negatywne myśli, które trzymają nas w pułapce duchowej matrycy. Jeśli uciekniemy od tej matrycy, w końcu pozostanie tylko całość połączona z boską obecnością i wszechświatem bez uciążliwych części ego. Wszystko, czego potrzebujemy, aby uzyskać dostęp do piątej komory, to ulepszenie naszej świadomości. Pozostaje jednak pytanie, jak będziemy się później czuć, ponieważ w tym momencie stracimy wszelkie odniesienie do naszej zwykłej rzeczywistości.
możemy już otrzymać wszystkie niezbędne ulepszenia dzięki napływowi wysokich energii z kosmosu. Jeśli patrzymy na aktualną częstotliwość Schumana, można założyć, że macierz wszechświat to tylko gra wideo, którą twórcy mogą w każdej chwili wyłączyć. Czy diabeł naprawdę uosabia negatywne siły pozaziemskie? To, czego doświadczymy w naszym wygasającym starym życiu z powoli umierającym systemem, jest w rzeczywistości nieustanną walką między boskością w nas a negatywnymi siłami pozaziemskimi, ich poplecznikami w polityce, ekonomii itd. na Ziemi. Nieustanna walka między zdrową świadomością serca a umysłem, gdy nasze serce nieustannie stara się popychać nas naprzód na naszej ścieżce życia, podczas gdy siły zła po drugiej stronie są na miejscu i z pomocą technologii kontrolującej umysły zapobiegają przebudzeniu przez magiczne działania, tłumiąc piątą komorę naszym sercu. W tym przypadku atak odbywa się przez nasze umysły. Oznacza to, że piąta komora serca jest śmiertelnym zagrożeniem dla sił zła, dlatego do dziś starają się zakryć tą piątą komorę płaszczem milczenia. Nikt nigdy nie powinien doświadczyć, że prawdziwa świadomość jest naszym sercem, a nie naszym umysłem, ponieważ w tym wypadku jakakolwiek manipulacja z zewnątrz byłaby nieskuteczna. Nawet jeśli nie jest to jeszcze tak wyraźnie widoczne z zewnątrz, wszystko wygląda tak, że teraz jest czas, by stać się świadomym prawdziwej świadomości. Piąta komora to są wrota do nowych wymiarów, wrota do źródła. A jak uzyskamy dostęp do tego miejsca? Docieramy do tego miejsca, gdy tylko opuścimy umysł i jego. Najpóźniej od tego momentu zanurzamy się w najświętszej części siebie. To tabernakulum jest w nas. Tutaj znajdujemy obraz Stwórcy, który nas definiuje. W tym przypadku piątą komorę można również nazwać interfejsem, właśnie wrotami do źródła. Jeśli poprzez myślenie dostrzegliśmy tylko niewielką część naszej świadomości, rozpoznajemy naszą prawdziwą wielkość i kreatywność w tym miejscu. Nieskończona miłość, która nas zalewa w tym momencie, gdy wchodzimy do tego pokoju, burzy wszystko, co do tej pory blokowało i zaślepiało. Niszczy iluzje, idee i obrazy ludzkiego umysłu. W tym momencie prawdziwe współczucie dociera do naszych serc i umysłów. Także może nastąpić bezwarunkowa akceptacja, wolna do sądu i wszystkiego, co jest. Idee z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rozpuszczają się natychmiast. Dzięki połączeniu z naszym prawdziwym ja jesteśmy bezpośrednio połączeni z boskim, pierwotnym źródłem i najpóźniej od tego momentu możemy rozpoznać, że naszym prawdziwym zadaniem na ziemi jest odnalezienie siebie w sercu. Czyli to jest najlepsza rzecz, jakiej mogę Wam życzyć, żebyście jak najczęściej wchodzili do tego pokoju, święta świętych, secula seculorum, tak? I nie musicie do żadnego kościoła chodzić, to wszystko jest w Was. Im więcej czasu tam będziecie przebywać, tym więcej to będzie dla Was miało pożytku i będzie bardziej gwarantowało, że to jest już ostatnie Wasze wcielenie. Tutaj pierwszy, drugi, za chwilę trzeci tom, to jest właśnie opis, jak adorować to miejsce. No bo wchodzisz do tego miejsca i w tym momencie brakuje ci już, tak za przeproszeniem, słów w gębie. I jedynie co robisz, to wyznajesz całym sobą miłość źródłu i doświadczasz przepływu tego, co najpiękniejsze, najwspanialsze. A pamiętajcie, że miłość jest wynalazkiem Boga, nie człowieka. Czyli teraz dopiero odczuwamy brak tego przedmiotu w szkole podstawowej, średniej, na studiach. Była matematyka, fizyka, a nie było przedmiotu natura serca. No, więc, ale nigdy nie jest za późno, wszystko możemy nadrobić. Teraz możemy naszym najbliższym taki przedmiot zacząć wykładać. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego czasu, dobrej praktyki, przebywania wewnątrz. Pamiętajcie, Ramalinga powiedział tylko o tych dwóch rzeczach, żeby być po prostu yesmenem wewnątrz, delektować się tym. Ojciec Pio powiedział, że tylko to potrzeba, żeby osiągnąć. Być dobrym, kochać Boga, bliźniego. Masz być dobrym i nic więcej. Żadnych wyuzdanych technik. To nie jest Wam do tego potrzebne.
Do następnego, do miłego. Trzymajcie się.